15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego w 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Jak co roku główne obchody tej uroczystości odbyły się na cmentarzu wojskowym przy ulicy Strzelniczej. Po zakończeniu oficjalnych obchodów wszyscy zainteresowani przenieśli się do Parku Miejskiego, gdzie odbył się piknik patriotyczny połączony z seansem filmowym. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 mszą świętą, którą poprowadził ksiądz Andrzej Kieliszek. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów. Odczytano również listę nieobecnych posłów Krzysztofa Głuchowskiego i Jakuba Kuleszy oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. Była uroczysta Eucharystia, celebrowana przez proboszczów łukowskich parafii. Moment na złożenie hołdu, wieńców. Myślę, że organizacja akurat tego punktu przede wszystkim, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować 41. Bazie Lotnictwa Szkoleniowego z Dęblina, bo akurat przyjechała bardzo liczna grupa żołnierzy, zarówno poczet sztandarowy, jak również żołnierze do posterunku honorowego, więc myślę, że to był bardzo, bardzo fajny akcent podkreślający, że jest to Święto Wojska Polskiego. Staramy się zawsze uczestniczyć jako harcerze z chówca ZHP w Łukowie w uroczystościach patriotycznych i jesteśmy tutaj asystą honorową, pełnimy wart, pomagamy również w takich czynnościach porządkowych, jeżeli jest to potrzebne, a przede wszystkim jest to ważna szkoła dla młodych ludzi, po to, żeby uczyli się postaw patriotycznych, postaw obywatelskich, dlatego tutaj się znajdujemy. Punktem kulminacyjnym obchodów na łukowskim cmentarzu było złożenie kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Wiązanki złożyli przedstawiciele oraz delegacje samorządów, szkół, organizacji czy stowarzyszeń. Podczas tych uroczystości można było skosztować wojskowej grochówki, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Piknik patriotyczny zaplanowano na godzinę 18. Wszyscy obecni mogli wspólnie upiec kiełbaski nad rozpalonym ogniskiem przy akompaniamencie wojskowych pieśni. Dodatkowo można było zobaczyć wystawy fotografii archiwalnej z ziemi łukowskiej czy różnego rodzaju ekspozycje historyczne. Zmienia się trochę publika, zmieniają się wymagania i oczekiwania, stąd też chcieliśmy przenieść tradycyjnie to, co dla Łukowskiego Ośrodka Kultury jest w tej chwili naturalnym zapleczem plenerowym, czyli park i amfiteatr. No i tak spróbowaliśmy, a że udało się fajnie z ogniskiem na dnie Łukowa, no to po prostu powtarzamy ten patent i ten pomysł, bo ogień, wspólne jedzenie, wspólne śpiewanie jednoczy, więc mamy nadzieję, że będzie tak samo. Bardzo nam zależy na tym, żeby akurat te wszystkie nasze uroczystości miały taki charakter jednoczący, żeby nie myśleć o tym, że skąd kto i tak dalej, tylko żeby po prostu wszyscy poczuli się łukowianinami. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego, również tutaj w Parku Miejskim w Łukowie. I również Muzeum Oręża rozstawiło się i pokazało swoje stanowisko. Co tutaj można obejrzeć? Co można obejrzeć? No to jest przekrój zbiorów konkretny, także tutaj z muzeum. Lata zbiorów. Oczywiście to nie są wszystkie artefakty, bo by potrzeba w tej chwili z 50 gablot. Także tutaj rozstawić cały chodnik wzdłuż, po prawej, po lewej stronie. Zapraszam do muzeum. Trzeba przyjechać, trzeba się zorientować na miejscu. Historia sama mówi przez przedmioty, tak? Mamy terytorialsów, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. Widać tam w tej chwili przyjmują wielu gości. Trochę pokazów. Nie zabraknie przede wszystkim ogniska. Mam nadzieję, że licznie dopisze także śpiewająca publiczność, bo jak na razie publiczność, mimo że jeszcze nie zaczęliśmy, dopisuje. Będzie ognisko, będzie darmowa kiełbaska do upieczenia, będzie wspólne śpiewania o godzinie 20. Film niemy z muzyką na żywo. Chcieliśmy zrobić coś innego. Chcielibyśmy, żeby te obchody Wojska Polskiego rzeczywiście były poświęcone wojsku w różnym tego słowa znaczeniu. Również bardzo serdecznie akurat zapraszam do obejrzenia wystawy w cmentarzu wojennym w Łukowie. On ma jeszcze wiele tajemnic do odkrycia i wiele fascynujących opowieści, których można byłoby tam toczyć, między innymi o grobach, które tam się znajdują. Grobach, które niekoniecznie są w tych alejkach, ale troszeczkę obok. Obchody zakończyły się projekcją filmu niemego Ponad śnieg z 1929 roku z muzyką na żywo w wykonaniu Waldemara Rychty z kwartetem Jorki.